I teraz nie tylko idziemy w tą stronę, że zwierząt nie będzie można hodować, bo się okaże, że na każde zwierzę i na każdy typ hodowli, które znali nasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie i dzięki któremu nasza populacja zamieszkuje tutaj te równinę pośrodku Europy, tylko się okaże, że też my mieszkać legalnie nie możemy. Bo ten sposób mieszkania, jak mieszkali nasi dziadkowie i pradziadkowie i mieli więcej dzieci niż obecnie ma nasze pokolenie i jakoś żyli, ten sposób mieszkania już jest nielegalny. Już nie wolno wybudować i oddać do użytku domu w takim standardzie, jak mieszkali nasi dziadkowie, pradziadkowie, a może nawet rodzice. Ale to idzie dalej. Te domy, w których obecnie mieszkamy, też mają się stać nielegalne. To jest, co wymyślili. Wymyślili, że każdy dom będzie musiał być poddany przymusowej modernizacji do standardu, no właśnie, jakiego standardu?